Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zabrali mnie od mojej mamusi prosto ze szpitala. Jednak potem zaczęło się robić całkiem fajnie. Kupował mi wszystko, co chciał, robiliśmy sobie, co chcieliśmy, ale robił złe rzeczy, ponieważ zapierał wszystko inne. Dlatego mam dla was kolejne wyzwanie. Jeśli uda wam się zostawić tutaj subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod tym filmem, Soniu, zjemy tego przepysznego loda, to dostaniecie, uwagę, niespodziankę. Dobra, miom. Nie, no dobra, nie oszukujmy się, każdy chyba zdąży. Dlatego proszę, to jest ciaseczko. Przypominam, że filmy są codziennie o godzinie 15. Dlatego mam nadzieję, że widzimy się jutro, a ja bez żadnego przedłużania zapraszam was do oglądania tego filmu. O, widzę, że pani bardzo się cieszę ze swojego dziecka, w sumie jest bardzo ładne, ale on niestety nie może być tutaj na łóżku cały czas z panią. Muszę go zabrać do przechowywalni dzieci. O, no dobrze, jakoś przeżyję, trzymaj się. Zobaczcie, dostałem Stefana od mojej mamusi, tylko i teraz nie ma, muszę czekać, już tutaj przyjdzie cały czas. O, widzę, że tutaj nikogo nie ma, to ja cię ukradnę. Jak pan mnie ukradnie? Ale nie proszę mnie do mamusi oddać, nie mamusi. Nie, gdzie pan mnie zabiera, halo? A teraz poczekam, aż twoja mama da mi pieniążki. Jakie pieniążki? Albo nie, mam lepszy pomysł. Zaadoptujecie. Co, ale już mam mamusię, nie chcę być adoptowany kolejny raz w tym filmie, co? Dlatego pokażę ci, co tutaj się robi. A w sumie bycie takim złodziejem to chyba fajna rzecz, tak mi się zdaje. Jakiś komputerek, co to robi? Tutaj masz kamery i możesz podglądać całe miasto. Całe miasto, ale to brzmi kozacko. Od ile tu jest rzeczy, jakiś, o, jakiś młoteczek, będę sobie go podniósł. A to co to za skrzynka, a masz, co a masz? Ty robisz, nie dotykaj tego. Od czemu ty masz pistolet, tatusiu, przecież już żartowałem tylko. Zdenerwowałeś mnie, pod ścianę, ale już. No jak, do kąta mam iść? A tatusiu, przepraszam. Posiedzisz tutaj aż 5 lat, aż się poprawisz. Jak 5 lat? Ha, nie no, synku, żartowałem, tylko jeden dzień. No dobrze, tatusiu, ale przynajmniej mam Stefana, to będzie śmiesznie. Co to jest? Bullet 2... Synku, wstawaj! Tak? Nasz misterny plan już prawie się udał. Tatusiu, a ile go opracowywałeś? To synku, ja go tylko 5 minut robiłem, dlatego siadaj tu. Synku, czy widzisz te kamery? Nie widzę, tatusiu. A jak ty chcesz widzieć, jak ty nawet tu nie usiadłeś? Siadaj. A, bo to usiąść trzeba, okej. Okay. Synku, widzisz tego gościa w Lamborghini? Widzę, ale ma kurteczkę, chyba ze sklepu Pink Pinki. Popatrz na to. Patrz na to, tatusiu, gdzie ty poszedłeś? Nie, to się może źle skończyć zaraz. Nie, patrzcie, mój tata tu jest, co... Nie, co on robi, nie? Co jest? Auto mu zabrał, nie, odjechał sobie. O nie, ten koń, to co zobaczyłem, chyba nie powinien widzieć takie dziecko w wieku 5 latek, jak ja mam, ale no nic, jak jest, mój tata teraz zrobi. No nie, mój tatuś kazał mi tu już 5 godzin czekać. Znaczy, no kazał mi tu czekać. Patrz, jaka fura. Ale autko, tatusiu, to nasz. Znaczy, wiem, jak to zdobyłeś, ale to możemy się zatrzymać? Oczywiście, synku. I będę to przetrzymywał w tym śmietniku. W tym śmietniku? Tato, ale wiesz, że to auto nie zmieści się do tego śmietnika? Ale jak to się nie zmieści? Poczekaj. Synku, cały nasz misterny plan poszedł na nic. Jak na nic, tatusiu? Ale to, no to zaparkujemy gdzieś indziej. Nie, synku, muszę te auto spalić. Nie pal auto, tatusiu, no nie, a takie było amerykańskie, miał milion złotych, co ty zrobiłeś? No spokojnie, synku, ukradniemy sobie nowe. Dobra, ja się już nie wtrącam, nieładnie kraść, tatusiu. Tatusiu, bo nudno już trochę, może po, nie wiem, pogramy w coś, bajkę mi poopowiadasz. Synku, sposobem złodziei na nudę jest oglądanie telewizji. Telewizji, tatusiu, ale kryjówka nasza jest za daleko. Synku, to jest najmniejszy problem, chodź, weźmiemy sobie ten dom. Ten dom, tatusiu, a co, jak ktoś tu jest, chyba nawet otwarty. Te drzwi? Chyba nikogo nie ma, dobra. Co tutaj leci w telewizji? Ja coś włączę tam, tatusiu. Witamy państwa w nowym wydaniu Simon Newsów i dzisiaj niestety bardzo przykrą informację od początku serii z Brookhaven. Pomóżcie mi, proszę, pomóżcie, dziecko mi ukradli. Dobrze, dobrze, zrobimy wszystko oczywiście w naszej mocy. Drodzy widzowie, niestety tej pani ukradli. A, proszę mnie zostawić! Światy prowadzący, proszę, pomóżcie mi, ukradli mi moje dziecko ze szpitala, ratunku! Tatusiu, słyszałeś to? Synku, nie oglądaj tego, wyłącz to. Chodź, idziemy się pobawić na dworze. Na dworze? Brzmi trochę podobnie do mnie, ale to jak? Ja przecież... A, ja urodziłem się przecież w kryjówce, co nie? Nie w szpitalu. Tatusiu, co ty mi za kartkę tu dałeś? Co tu pisz? Ja czytać nawet nie umiem. Synku, zaraz rabujemy bank, tylko cichutko. Dzień dobry, panowie, co tam robicie? A, witam, witam. Zaraz rabujemy bank, tylko proszę nie mówić po... Tatusiu, to było chyba głupie? Co rabujecie bank za chwilę? Rączki do góry, proszę. Dobrze, więc pan, proszę tutaj ładnie wsiąść do radiowozu. Na pierwsze pójdziemy na przesłuchanie. I teraz ty, małutki, również do radiowozu. Ale jak ja do radiowozu? Ja nic nie zrobiłem, tatusiu, no nie. Dobrze, więc teraz wejdziecie do celi na 10 lat. Pan pierwszy tutaj wchodzi, zapraszam. I ty, dzieciaczku, w sumie też masz, bo kto mi zabroni. Ale ja nic nie zrobiłem, to jest... Dostaję jakąś kartkę, na której nawet nie wiem, co jest napisane, no nie. A spędzicie teraz tutaj 1000 lat, dopóki was nikt nie uratuje. Tatusiu, jak my stąd wyjdziemy za 10 tysięcy lat? To jest niemożliwe. Synku, zobacz, czy tutaj nie ma jakiegoś ukrytego przejścia.
w kibelku, tatusiu? Tak, synku, a więc leć. Wiesz co, tatusiu, o, wypuść mnie z tej wody. O, chyba na pewno nic nie ma. A, no nic, trudno, synku, ale spróbujemy coś innego. O nie, tatusiu, chyba sobie w tym momencie robić żarty. Tutaj ale jest... Ale o co ci, synku, chodzi? O, ja te łóżko zajmuję. Nie, tutaj jest napisane, że to jest moje, wyjdź z tego łóżko. Co to jest, tatusiu? Synku, co ty znalazłeś? Co to, cicho bądź, co to za przejście? Tatusiu, chodź tutaj. Synku, jesteś genialny. Wiem, mówiłeś mi to już ostatnio. Tylko, tatusiu, czy to jest chyba nielegalny uciec z więzienia? Wiem to, synku, dlatego jestem złodziejem. A, no tak, au. Tatusiu, to bycie złodziejem jest coraz dziwniejsze. Nie powinno się tak robić. Dobra, synku, na poprawę humoru, chodź do kina. O, do kina? Nigdy nie byłem po moim życiu w kinie. A na co idziemy, tatusiu? Pójdziemy na jak obrabować bank, bo będziemy to robić. Okej, okay, dobra, tatusiu, to kup bilecik. Dzień dobry, poproszę bilet dla mnie i dla mojego synka. Synka, tak, już kasuję, dobrze. A dlaczego pani jest taka smutna? No bo ja też miałem synka w szpitalu, jakiś złodziej ukradł, ale był bardzo podobny do pana synka. To tylko zbieg okoliczności, idziemy. Tatusiu, co ta pani mówiła? No wiesz, synku, to są takie sprawy dla dorosłych. Niech cię to nie interesuje. Dla dorosłych? A chciałbyś, synku, popcorn? O, tatusiu, serio kupiłeś popcorn? O, daj mi go! Trzymaj, ale ukradłem go. A w sumie mogę się zgłosić. Dzięki, tatusiu! Olu, fajny film, tatusiu. Czy my też będziemy coś takiego robić? O, jeżeli mogę się doczekać. Dobra. Synku, a podobał ci się film? O, no świetny, bo jeszcze popcorn mi został nawet. No to teraz zrób to samo. Zagadaj sprzedawcę, a ja po cichu wezmę kartę i włamię się do banku. Tatusiu, ale czy to jest na pewno bez... Dobra, idę, nieważne. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał panu pokazać mój popcorn. O, proszę, jaki wielki. Tatusiu, dawaj. Dobrze ci idzie, synku. O, i tutaj przy okazji jeszcze namalowałem... O, rysuneczek dla pana, proszę zobaczyć. No fajnie, ale zobacz, muszę pilnować banku. Przepraszam, już idę. Synku, jesteś genialny. Teraz jeszcze jeden pstryk i zdobędziemy te pieniądze. Ale z tym ostrożnie, nalegam, ostrożnie. Co tu się stało? Mamy pieniądze, synku. To nie może być prawda. Dobra, synku, więc uciekamy. Ręce do góry. Tatusiu, czemu to było policja już przed bankiem? Mówię, że to bezpieczne. No nic, synku, tam jest policja, ale mam jeszcze jeden plan, a mianowicie tutaj. Tatusiu, co to jest? Masz ty, głupi złodzieju, oddawaj mi syna, ja już cię poznałam w tym kinie. A dlaczego proszę mnie zostawić, czemu pani mnie porywa? Taka pani, mów mi mamusiu od dzisiaj. Mamusiu? O, wiem, syneczku, to może być dla ciebie dziwne, ale to ja jestem twoją prawdziwą mamą, ten pan to był zwykły głupi złodziej, który cię ukradł. Ale... W sumie to było dziwne, bym ja się urodził w tej dziupli jakiejś. No właśnie. A, czyli to ty jesteś moją prawdziwą łosią, ale w sumie tam pan był fajny, chociaż lubił głupie złe rzeczy, bo nie wolno kraść. No i przynajmniej tego już się nauczę, więc chodź, synaczku, jedziemy do domku. O, dokładnie, mamusiu. A więc ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Pamiętajcie, filmy są codziennie o godzinie 15 i widzimy się już jutro. Dlatego do zobaczenia, cześć.